Siemanesko, moje suskie kartofelki, z tej strony Szczęśliwy Ziemniak i przechodzimy w końcu, tak będę udawać, tak jakby tej ostatniej przerwy w ogóle nie było, do tego, jak przerabialiśmy jakiś czas temu dom żarnocz, przerabialiśmy, ja przerabiałam, bo oczywiście cała robota spadła na mnie i oczywiście to całe machanie teraz mojej myszki i tak dalej, to jest to, że ja praktycznie każdy jeden teraz błąd, każdą jedną rzecz, która mi się nie podoba w tym domu, musiałam po prostu absolutnie skomentować, wytknąć, opowiedzieć, musiałam po prostu wyżygać i trochę tego było. Tu zaczęłam kombinować też, jak można pewne rzeczy poprzestawiać, gdzie zmienić, bo nawet rozstawienie tego domu sobie widzę. Przeglądałam 3 razy to wideo, żeby zobaczyć, czy nie będzie jakiś pauz. I oczywiście widzę powtórkę z Caliente, także jak się coś znajdzie. W każdym razie kombinowałam, co tu można sensownie zmienić, ale tak naprawdę w moim odczuciu nie ma dużo takich dobrze wyglądających możliwości, które możemy zrobić, jeśli chcemy zostawić dom w tym samym kształcie zewnętrznym, bo ja myślę, że tu by można było zastosować treatment, co oni są, Tinkerpunk, blaszków. Ja grałam, właśnie za chwilę zanim dokończę, tu narzekałam na to, że zrobili flagi, te tapety z flagami, nie? I wariant bez flag, tam gdzie są obrazki, pewnie po to, żeby niby nie zasłaniało, ale jest klawisz, który można obniżyć. Ja wiem, że to jest trochę ciemniejsze, ale no na pewno miałoby więcej sensu niż to, że nagle jest taka wyrwa. W każdym razie ja u blaszków grając zazwyczaj demoluję górne piętro i cały ich dom się mieści dobrze na piętrze, no jakby na parterze, na piętrze pierwszym, whatever, jakbyście to mieli na zasadzie. Znowu, jak ja to robię, że ja przeglądam ten materiał i tak siak, to nie wiem, takie momenty, gdzie jest po prostu zwiecha. I tego nie rozumiem. Dobra, okej, przyznam się, nie jest tak, że wiecie, siedziałam i teraz oglądałam całą ponad godzinę, czy ile tam wyszło tego przerabiania. Nie, sorry, 2 chyba nawet. Chyba bodajże 2 godziny, jak wymęczyłam ten dom. Ale tak wiecie, oglądałam sporo fragmentów, przeskipowałam, miałam takie, o nie, no wydaje się, że wszystko spoko, spoko, nic tam na podglądzie nie wyskakuje, żeby jakiś taki długi moment był, nic nie robienia i potem, dzień dobry, ale dobrze. Bo nowo mówię, będzie tak jak wideo Caliente. Co tutaj robimy? No wiadomo, że sypialnie będą na górze, bo w moim odczuciu, jeśli już robimy dom piętrowy, to nie ma sensu, żeby robić, jakby wiecie, sypialnie na dole, skoro wszystko mogę zmieścić na górze, żeby... Mam właśnie takie poczucie odcięcia, co nie, że o, na dole jest, nie wiem, impreza, whatever, goście, kuchnia, tego typu rzeczy i zapachy, hałas, a na górze jest taka właśnie bardziej przestrzeń tylko dla domowników, nie? Ewentualnie jakichś gości, którzy są zapraszani. No. Jak widać, też zostawiłam dywan na dywanie, to jest istotne, ponieważ potem ten dywan na dywanie zmieni się w arcydzieło. I wcale znowu się nie zatrzymała. Tu chyba decydowałam, gdzie schody dać. Zastanawiałam się, gdzie to można sensownie zrobić, jak podzielić salon i tak dalej. I tak, no właśnie widać, jak bardzo dużo myślałam. Przede wszystkim też żałuję, to już trochę taki spoiler, że ostatecznie zabrakło nam kasy i możliwości, żeby zrobić grilla, bo ten balkon jest też tam taras, który tak ogromny, że on się prosi, żeby tam coś zrobić. Ale no po prostu nie było szans, nie było możliwości. No i to jak widać, próbowałam zrobić schody na górę, bo wydawało mi się, że zamiast tam robić takiej kiblowej kanciapy, można by zrobić wejście. Bo jest taki idealny po prostu nóg na te spiralne schody, tylko tam ostatecznie był chyba problem, że je trzeba było ustawić w specyficzny sposób, żeby one w ogóle chciały działać. I to jest właśnie ta upierdliwość tego, że jak tego nie obkręcisz w dany sposób, albo właśnie nie ma tej większej przestrzeni, no to ci się nie zmieści. Więc musiałam to nieco powiększyć i chyba, jeśli dobrze pamiętam, tak zostawiłam, bo nie zrobiłam taki kibel. Ja wiem, że mogłabym zrobić go mniejszego, tak jakby uwięzionego w środku, ale pamiętam się, że miałam takie wątpliwości, że no jeśli tak zrobię, to będzie taki, wiecie, kibel syntetyczny, zamknięty po prostu w pomieszczeniu, w budynku. A ja zawsze mam jakieś takie dziwne wrażenie, że jak już robisz kibel, to tam w domu takim wolnostajnym, tam powinno być jakieś okno na wywietrzenie jakiejś bomby, delikatnie mówiąc. I to też, no, powiecie, w blokach to jest normalne, że nie ma okien, że one są ten, i że macie tam te niby kraty, wietrzniki, i to ma być niby good enough, ale nie jest good enough. Albo może ja po prostu jestem jakaś tak zmutowana, że to nie wystarczy. W każdym razie, jak mowa o kuchni, no ten Marcel, jemu jest jakimś taki, wiecie, high-end content, strasznie tym chce być kucharzem, więc mi się wydaje, że
skoro w tym domu jest, wiecie, dedykowana siłownia i tak dalej, to że Marcel też by miałby jakąś taką bardziej odstawioną tę kuchnię. I myślałam, co zrobić, żeby to właśnie tak mega fancy wyglądało. I zastanawiałam się, czy nie robić mieszanego, albo w jednym kolorze. I w sumie nie wiem, czy właśnie ostatecznie tym mieszanym nie stanęło, żeby tak niby so cool nie było. I myślałam też o łazience. Właśnie, gdzie tam tą łazienkę dać dla gości. Ale danie tak samej łazienki, teoretycznie w kiblu, było bez sensu trochę dla mnie. Czy łazienki w kiblu? Tak, och, tylko nie łazienka w kiblu, wszystko tylko nie w kuchni w sensie. Więc pomyślałam, że można by zrobić coś w stylu Ghostmastera. Nie wiem, kto pamięta poziom tutorialowy. Tam macie tak, że jak co prawda tam jest blisko wejścia do domu, ale macie taką jakby właśnie szafę, garderobę, whatever, taką małą, przez którą się wchodzi i za tym jest dopiero łazienka. Pomyślałam, że można by wziąć tego inspirację, żeby tutaj właśnie zrobić, żeby ta łazienka się właśnie tak nie wydawała po prostu walnięta w tej kuchni, bo to jest coś, czego ja na przykład sama, jak coś buduję albo widzę build, coś, co mi nie pasuje, bo myślę o tych wszystkich zapachach, które się będą mieszać i to mi po prostu nie pasuje. Musi być jakaś przestrzeń, trzeba to oddzielić, odseparować. No i zaczęłam w końcu kombinować z tym, co można zrobić na górze. Bo wiadomo, najłatwiej byłoby zrobić po prostu sypialnie tak jak były i dorobić gdzieś z boku bezpośrednio pomieszczenie na siłownię, ale to mi się wydawało strasznie nudne. W sensie ja chciałam zrobić coś innego, coś więcej, coś tak, kurde, wykombinować, żeby to było coś lepszego pojęcie względne, ale po prostu coś, co by się wykazało taką większą kreatywnością niż po prostu powtarzanie tego samego, zwłaszcza, że już tak siak te pokoje musiałyby być po prawej, ponieważ daliśmy schody na lewej. I jak widać, postanowiłam zrobić coś, czego w sumie nie często robię. To jest to, żeby dać wszystkie pokoje jakby z jednej strony i z drugiej strony piętra zrobić korytarz, bo zazwyczaj, no podejrzewam, nawet wy jak sami budujecie, ochoj, kolejna zbiega, fenomenalnie, umysł po prostu pracuje na wysokich obrotach, to jest to, że korytarz się da jakby w środku, co nie, że wchodzą i jeśli jakikolwiek jest światło, to od tego, że korytarz zaczyna się przy jednej ścianie i tam są okna, albo korytarz jest taki, że okien nie ma wcale i tylko dopiero jakby od pokoi idzie. I to jest coś, czego nie jestem dużym fanem, więc pomyślałam, że fajnie będzie jakoś tak wykombinować, żeby było jednocześnie taki sensownie oświetlony korytarz, a z drugiej strony, żeby właśnie te pokoje były jakoś tak more or less sensownie ustawione. I mi się akurat podoba to, co tam wyszło. Potem zobaczcie więcej, bo jak na razie wróciłam na dół kombinować z oknami. Tylko swoją drogą coś, co wcześniej narzekałam, to jest to, że nie wiem, kto zauważył, że z jednej strony mieliście trzy pojedyncze okna w domu Żartów, po lewej, a tutaj po prawej, gdzie już teraz też są tam przy kuchni trzy pojedyncze, tam były dwa podwójne okna. Czemu? Za jakie grzechy? Nie wiem, czy to nie miało być w środku, po prostu nazwiemy ich żart i zrobimy taki prank. Tu Akademia Pranksterów Cheetos, wszyscy po prostu, którzy robili w EA podczas stworzenia Simsów 2 budowanie, musieli odbyć ten kurs jako obowiązkowy. Tu nie wiem, czemu o klamkach opowiadało. I wcześniej też na chwilę trzymałam na dół, bo chciałam dopasować drewno, bo jestem z tych ludzi, że ja jednak preferuję, jak się to drewno jakoś schodzi, a nie, zwłaszcza, że no jak, jeszcze wiecie, jak macie custom content, to macie różne jakby wyglądy paneli, ale w innym kolorze, znaczy różne wyglądy paneli, ale w tym samym kolorze mniej więcej, and that's fine, a ja tutaj właśnie nie chciałam robić czegoś takiego, że mamy jakby różne kolory drewna i różne fasony, bo to mnie jakoś tak nie telepie, chociaż ostatecznie chyba tak się jakoś tak to pomieszałam, ale no. To jest generalnie pokój ich córki, jak na razie przestawiałam po prostu meble more or less, żeby to jakoś wyglądało i chciałam dać dużo dekoracji, bo mam wrażenie, że często się zdarza, że ja o tych dekoracjach zapominam, a jako, że oni doszli z tym czasem wolnym, to te wszystkie właśnie takie sportowe elementy i tego dużo naprawdę było do wyboru. I właśnie tego kombinowałam, czy jakąś właśnie deskę, czy coś i dać. I ostatecznie chyba też, jeśli chodzi o łazienkę, to wszędzie chyba dałam te same kolory, bo one są po prostu dobre, a jestem zbyt leniwa. I jak widać, chciałam zaoszczędzić na drzwiach. I tu raz włączyłam tylko Move Objects, mimo tego, że są inaczej, bo się te drzwi nie chciały obrócić.
Ale w każdym razie, wiecie, tak jest najprościej. Jak już się wybierze, to jeden wygląd łazienki, to już po prostu można z górki to wszystko kopiować. Ja nie widziałam za bardzo sensu, żeby się szarpać. O, że wszędzie inaczej. Nie ma wyboru nawet w kolorach kibla jakichś sensownych i wyrzucać jakieś takie starobabciowe różyczki. Nie, nie dziękuję. Nie wszyscy mają zielone kible i naprawdę ja mogę z tym żyć. No. Kiedy rantujesz o kiblach, bo to jest tak jest najważniejsza rzecz w swoim życiu w tej chwili. No, próbowałam znaleźć jakąś sensowną, to chyba szukałam tej z piłkami, bo ja wiem, że jest. I za każdym jednym razem jest tak, że jak jej szukam, to nie pamiętam absolutnie, gdzie szukać tej tapety, bo że one są, o, widzę już teraz, są w ostatnim, na górnym rogu, na samym końcu, bo są z piłkami, ten ostatecznie stwierdziłam, że mi nie pasują. Tyle się naszukać po nic. No, ale stwierdziłam, że będą białe ściany, bo z drugiej strony też jak się daje tyle dekoracji, no to czy naprawdę jest to konieczne, żeby teraz te ściany były jakieś takie kolorowe? No debatable mocno. Ale łóżko dałam ładne, stwierdziłam, ulepszmy. Niech wygląda dobrze, niech wygląda ciekawie. Deskę też ostatecznie zmieniłam, bo tam miał jakiś taki ciekawszy kolor, tam chyba też był taki żółto-pomarańczowy element, jak dobrze widzę, który się lepiej wpasowywał z całym pokojem. Tu śmiałam, że pamiętam, tak mi się wydaje, ale tam te słoiki, że to mogło być ten proszek, w sensie wiecie, białko i tak dalej, żeby sobie dorzucać, ale... A jeśli nie, to powinnam o tym zażartować w ten sposób i przegapiłam świetną okazję. No i tu już zmieniłam deskę z powrotem na to, co było. Chyba straciłam na tym 15 simulonów, skoro wcześniej zmieniałam kolor i powiesiłam, także świetnie. Świetnie, marnotrawstwo pieniędzy jak ten. I ja w sumie nie pamiętam też, czy w sumie miałam jakiś motyw, dlaczego dałam jej rurę baletową. Czy to dlatego, że to było tanie, czy to było w domu... Bo na strój sportowy chyba nie ma tego baletowego, tylko ma zwykły, więc jakby to nie ten. Może po prostu, że były baletki i to jest tanie, jakby naprawdę przy tej ilości obiektów, którą trzeba wymienić, naprawdę trzeba kombinować się trochę, gimnastykować, żeby to jakoś sensownie, wiecie, się pokryło. I oczywiście boazeria. Jak ja bym mogła zbudować dom bez boazerii? Najzwyczajniej w świecie, jakby trzeba się szanować. I ja to robię, budując domy z boazerią. I w ogóle, kurde, tak żałuję, że zabrakło mi pieniędzy, bo tutaj też mogę trochę wyspoilerować, że oni mieli moim zdaniem dużo fajniejszą opcję, jak im dałam taką tę ładną szafę od zestawu łóżka, który im potem postawię, ale no trzeba było kombinować, bo brakowało kasy i no nie lubię tak. Ja wiem, że to są zasady, ale ja tak nie lubię. Bo to już takie, wiecie, kurczę, macie, już wam się wydaje, że to jest to, że super. Wiem, wchodzi taka dupa i macie takie, za co? Za jajco, apparently. No. Ale właśnie mamy sypialnię starych i... Chciałam tutaj też właśnie coś podawać, żeby wiecie, żeby... Coś to tak było bardziej... Co by zdradzało ich, jakkolwiek by to nie brzmiało, no bo jednak lubię myśleć, jak się, wiecie, przerabia te wszystkie sypialnie i tak dalej, żeby nadać im jakiś taki, no, jakikolwiek element, który sprawiałby, że myślicie, ej, o dobra, okej, widzę, czemu akurat ta sypialnia miałaby być ich, jego, jej, whatever, bo mają jakieś elementy, które nam zdradzają, a nie tylko to, że o, to jest dwójka dorosłych Simów, oni są małżeństwem, więc oczywiście sypialnia, która ma podwójne łóżko, musi być ich. Jak wiadomo, to jest najsensowniejsze, ale uważam, że fajnie jest, kiedy jest coś poza tym. Oczywiście, no jakieś tam standardowe próbowałam małe zdjęcia dopasować, because it's just cute. Ale ostatecznie chyba, no nic tak, jak tam był ketchup i musztarda, postawię dla Marcela, będzie on w nocy. Czuję, nie. Ale dałam puchar. Pomyślałam, że puchar może być ciekawy pod tym względem, że no skoro oni są ci sportowi i tak dalej, no to jest spora szansa, że mogli przecież chodzić na kręgle, że oni mogli wygrać puchar. Co, mówię, daje jakikolwiek punkt zaczepienia, ale czy jest jakimś mocnym punktem? No mało koniecznie. Myślałam przez jakiś czas, żeby dać właśnie te koszulki i tak dalej, ale one potem zobaczycie, że zostaną powieszone w innym miejscu, więc to nie miało dużo sensu, żeby tu dawać to jeszcze raz, że tak to ujmę. Więc też nie dałam ten obraz, niewiele niby daje, nie bardzo specjalnie wygląda, jakby wiecie, o, specjalnie akurat tam jest Sofia po angielsku. Chyba po polsku. Może też Sofia, będę liczyć, że Sofia i Marcel tak się nazywają, jak nie, to ja kanonizuję to, że tak się nazywają. Więc ich sypialnia, no niestety, nie oddaje w moim odczuciu tak naprawdę nic, ale no, żeby coś wykombinować więcej, myślę, że trzeba by mieć większe środki
bo obiektów, nie obiektów nam starczy, ale większe środki, jeszcze miałam tyle czy do zrobienia w domu, że no najsensowniej było po prostu odpuścić. No i teraz kombinowałam, jaką mogę zrobić podłogę, żeby... Chwila, bo muszę puścić sobie jeszcze raz, niech się powtarza, wy nic nie widzicie, wcale nie gram nic na drugim ekranie. Dobra. o czym ja to mówiłam? A, że chciałam zrobić im siłownię, bo dla mnie sensowne, że skoro wcześniej mieli i mamy matkę i córkę, które tak ćwiczą intensywnie i wiecie, ojciec ma odstawioną kuchnię, to czemu nie zrobić im takiej domowej siłowni, jakby idąc mówię w duchu tego, co wcześniej było w domu. Nie wiem właśnie, czy to był duży sens, żeby robić tutaj bezpośrednio prysznic, skoro każda z nich, no chyba nie wszystko, są chyba kibelek zrobiłam, nie pamiętam na... Zaraz się przekonam, bo mówię tak, jakby to było takie, och, no nie wiem, co się działo, no nigdy się nie dowiemy, póki nie sprawdzimy, no nie, dam prysznic jakiś. Co teoretycznie było trochę marnowaniem kasy, przede wszystkim dlatego, że ściany trochę kosztują, ale z drugiej strony, no jeśli na przykład... Można sobie założyć, że Sofia zapraszałaby... Sofia nie, to ta nastolatka. Może to ona była Sofia? Chodźcie, gdyby... O, Violeta? Jak ten serial o tym, co wystał na Disney Channel, co wszyscy się wszystkich kłamali i okłamywali i to było niby takie epickie. No, w każdym razie, powiedzmy, że nazywa Violeta, ta w pomarańczowym dresie Violeta. Zaprosi tego Rupert... Nie, Rupert to był Kamasz, może też jest Rupert? Ryszard, tak? No ten z tego domu, co się kłóci z rodzicami, więc oni go nie kochają, czy coś. Jezu, jak się nazywa? Nie wiem nawet, jak się nazywa ta rodzina. Autentycznie tej rodziny, chyba jedyna rodzina z Dryn Niezbędnej, że nie pamiętam, jak się oni nazywają, absolutnie żadnego, bo wiem, że są aspiranci, są dzwonkowie, Cook jest dodany jako, wiecie, ten dodatkowy, ale to jest pod niezbędną, jest Unia, są żarty. Ktoś jeszcze? Nie. I są właśnie ci, co są związani z tymi, w sensie nastolatkowie. Ja absolutnie nie mam powiedzieć, jak oni się nazywają, ale jeśli wy wiecie, to możecie dać znać. W każdym razie, jeśli Rychu by przychodził na trening, żeby, wiecie, spędzić z nią czas, to... Nie wiem, ja jako rodzic wolałabym nawet mieć taką świadomość, że się oni trenują i wiecie, mają potem jeszcze spędzić czas, więc on chce wziąć prysznic, że on bierze ten prysznic w dedykowanej łazience, niżeli że idzie do sypialni mojej córki się kąpać. I żeby nie było, gdybym miała syna i przychodziłaby do niego koleżanka w drugą stronę, tak samo miałabym takie Wiecie, wiadomo, jeśli nastolatki będą chciały, to się będą po prostu walić jak domy w Gruzji i nic na to nie poradzimy, ale komfort mój psychiczny mówi mi, ej, weź zbuduj dedykowany prysznic. Więc chociażby z tego powodu niech będzie i w każdym razie chodzi o kuchnię, bo tangent był tak długi, że już jesteśmy dawno i nieprawda daleko stąd. No to chciałam, żeby ta kuchnia była taka dosyć mocno nowoczesna i właśnie zaczęło mi brakować funduszy, więc zaczęłam kombinować, już uważam, że tamten obraz dużo ładniej pasował. Ale ostatecznie zrezygnowałam, bo faktycznie koszta mocno zaczęły mnie przesadzać, jak chodzi o to, bo kurno, chciałam, wiadomo, najnowszy sprzęt i tak dalej, żeby tak jak mówię, było taka... Ta sytuacja wydawała się taka równa, w sensie, ej, wy macie swoją siłownię, no to ja chcę mieć fajną kuchnię, nie? Tak... Bądźmy even, jak jednym, to i drugim. Ale no, ostatecznie nie wyszło. Stołki w ogóle mi nie chciały się dopasować się i się obraziłam. Pamiętam, że między innymi dlatego, bo te stołki mi się nie podobały. Znaczy, one są okej, ale jakby w odniesieniu do wszystkiego miałam takie, nie, to nie wygląda, to nie, I don't want it. I don't wanna play with you anymore. Fajnie byłoby generalnie, jakby mi jakoś bardziej podeszły te... Jakie to były szafki, których ja zawsze używałam, jak grałam jako dziecko, to są te, które mają ten szybkę taką, tylko ta szybka, ona była taka, wiecie, w niebieskim odcieniu. I to właśnie opowiadałam o tym, że mi się podoba niebieski od płytek z kolorami, które są na krzesłach. No to, że... Skupiłam taka... Ta szybka jest taka, wiecie, niebieskawa, a jak już mamy tutaj taki właśnie... czarnego, dużo białego, te szybki obok są zrobione w tym kolorze, no to żeby dawać jeszcze tutaj niebieski, to jakoś tak dla mnie się to za bardzo gryzło. I one też chyba były droższe niż te, co mamy teraz, więc już lepiej byłoby odpuścić. No i próbowałam, wiecie, jakieś dekoracji trochę dodać, trochę elementów, żeby ta kuchnia nie była taka strasznie
pusta. Jak widać, poszło świetnie, oprócz tego, że wcale. No i kombinowałam co z drzwiami. Myślałam o tych, ale one też mają kolorową szybkę w środku i nie wiem, czy ostatecznie też właśnie za bardzo mnie to nie wkurzyło. Bo oczywiście jakże mogło być inaczej. No i tutaj kombinowałam jakby co możemy dać na te ściany, żeby ona nie była taka pusta, bo nie chciałam tutaj dawać stołu, bo wtedy ten stół z tymi stołkami bardzo by tak na siebie nachodziły, więc sensowniej byłoby coś tu dać. I ostatecznie postawiłam na rybki. Rybki są o tyle fajnym dodatkiem, że jeśli się uprzemy, możemy udawać, że on tam hoduje jakieś karpie czy coś, tuczy je i jak przychodzą święta, to wiecie, Także będę sobie wyobrażać, że to jest zapas ryb, który wykorzystuję do sushi, chociaż no to jest zapewne za małe akwarium, ale nie musi wiedzieć, jakby... Skoro wierzymy w wiele różnych głupot związanych ze Simsami 2, to myślę, że równie dobrze możemy kupić to, że w tym tanku... English, tak bardzo English, ruski beach. Tak, znaczy... Jeśli nie wiecie, skąd pochodzi ta nuta, to jest mi przykro. To jakby to nie jest tak, że sobie tak randomowo, to po prostu była muzyka, jak po prostu pomyślałam English, to po prostu... Przychodząc z tym słowem idzie po prostu pewne domino myśli. W każdym razie tu właśnie przerabiam dywan na dywanie, będę udawać, że się nic przed chwilą nie stało. Jak zwykle zresztą, kiedy gadam głupoty. No, uważam, że wyszło całkiem ciekawie. Nie żeby to było nie wiadomo jak niesamowitego, ale uważam, że wyszło spoko. Wymieniłam barek, żeby był z zielenią, co prawda inną zielenią, ale pasuje i bilard chciałam zostawić, ale nie wiem, czy właśnie też ostatecznie nie musieliśmy bilarda wyeksmitować, bo po prostu było za drogo. Znaczy, on jest drogi, to jest w porządku, ale... ale no kasy po prostu zabrakło. Tu też myślałam, żeby reling zmienić, żeby było taniej. Mówię, kombinowałam w każdą jedną możliwą stronę, jak zaoszczędzić. Tutaj też jak się pozbyłam tego, jak wyglądał ten płot, no to też była kolejny jakby przedmiot, bo jakby były wtedy dwa różne rodzaje płotów. Ten, który był przy schodach i ten tutaj, a jak żeśmy się pozbyli jednego, no to dla przypomnienia, co to jest. Jeden item więcej. Nie liczy się jakby bezpośrednio kratki płota, tylko rodzaj płota, żeby to było sami. Oczywiście trzeba było zmniejszyć ten dach. Ja kombinowałam, czy tam jakoś nie usunąć tego elementu, tylko problem był taki, że wtedy się usuwała cała ściana. Więc nawet jakbym chciała w jakiś sposób to przebudować i tak dalej, wiecie, nawet zbudować ten dach z większej ilości elementów, żeby się pozbyć tego problemu, no to nie bardzo była taka opcja, najzwyczajniej w świecie. Ładniejsze byłyby te wyższe właśnie półki, no ale mówię, gotówka nas bardzo ograniczała, dlatego ciekawie by było, moim zdaniem, kiedyś spróbować zrobić te przebudowy z nielimitowaną liczbą pieniędzy, wtedy tak naprawdę spróbować iść w ideał. I o ile to uważam, że może być ciekawe w tym sensie, żeby zobaczyć, czym ten dom mógłby być, gdyby się postarać. Z drugiej strony mam takie poczucie, że to jest wtedy takie zbyt proste, bo i tak jak zrobisz wszystko idealnie, tak jak mogłoby być, no to gdzieś taka właśnie satysfakcja, że o, chwilowo dajesz ten item, bo musisz zarobić, coś w tym stylu, gdzieś to takie poczucie jakiejś trudności. No znika całkowicie, kiedy po prostu możesz sobie tak o wszystko dać, znaczy ktoś powie, że no upartego możesz na przykład sobie, no tak jak mówię, na przykład szafę wymieniam, żeby było więcej pieniędzy, że dać na przykład ten obiekt, który by chciał, ale właśnie jego tańszą trochę wersję mimo wszystko, tam tutaj z tymi szafami, czy coś na przykład, co jest z modów, co wygląda dobrze, ale jest tańsze po to, żeby po prostu się to jakoś zgrało. A tak jak mówię, to jest nie to samo, kiedy trzeba tak wymęczyć, no i tu myślałam, żeby wymienić, bo ten chyba jest tańszy. Ty się dobrze kojarzę, na tym stanęło, no bo nie było nas stać, żeby dom pomalować. I ostatecznie tak czy siak nam trochę zabrakło i to jest pierwszy raz,
kiedyś się zdecydowałam, no nie było już nas stać na dach, kiedyś się zdecydowałam, żeby ostatecznie dodać trochę funduszy, no ale to dlatego, że za ten... Po polsku jak to się nazywa? Nie mam absolutnie pojęcia. Ale to jest coś w stylu The Appreciation, coś tam takiego. Chodzi o to, że... Czy The Appreciation? Na pewno nie. Ale to po prostu mi się kojarzy, bo myślę czymś nie. Chodzi właśnie o to, że... O, zachodzi swego rodzaju de-ewaluacja? Znaczy to... Dlaczego nie ja to w sumie ewaluuję? Chodzi o deprywacja? Chodzi o to w każdym razie, że itemy dlatego, że już trochę stały i były używane wcześniej przez simów, przez playtesterów, nie mają tej takiej jakby bazowej kwoty, czyli na przykład jeśli kosztowało 300 i ja to sprzedam, to jest za 300, tylko że będzie na przykład dostanę za to, nie wiem, 250, 210, 195. Więc mimo iż ja sprzedaję te rzeczy i powinnam teoretycznie odzyskiwać pieniądze, no to nie odzyskuję całych. To niby też jest realistyczne, bo to nie jest tak, że ja stwierdzam, że zrobię remont domu i wiecie, i odzyskuję pieniądze za wszystko, co kupiłam w tej samej kwocie, ale wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy musimy przebudować cały dom, no to dobrze by było mieć te pełniejsze kwoty, więc tam pod koniec dodałam sobie raptem... W głowie świergoli mi, że 200, ale wydaje mi się, że kwota mogła być inna, a nie zobaczę, bo oglądam na dosłownie takim ekraniku tutaj, tu w rogu, że coś właśnie około tego dodałam tylko po to tak naprawdę, żeby dokończyć malowanie domu i to było wszystko, bo no kurde, no to już być tak blisko i tego, no Jezu, też musiałam to, bo tak mnie wkurzało, że ta trawa była tak no nierówna, jakby... Żeby chociaż ta trawa dookoła można było zrobić w otoczeniu, żeby ona, wiecie, była równie ciemna. Spoko. Ale nie. I ona jest do tego jeszcze nierówno tutaj pomalowana, więc jeszcze, żeby chociaż, wiecie, to było tak wokół samego domu, taka intensywna, ciemność, żebym miała takie, okej. Jakby tak... Tu jest po prostu, wiecie, jaśniejsza trawa, się więcej dzieje. Ale jak oni zrobili to tak z dupy, no to... Nie mogłam po prostu, bo to właśnie tak wygląda, jakby to było równo centralnie z tym. Więc no, ja część chociaż usunęłam, bo nie było nas stać wtedy na wszystko. I zaczęłam kombinować z resztką kasy, co mogę zrobić, bo za to pomieszczenie mi się wydawało takie... za dużo tego drewna i potrzebowałam jakiegoś takiego odcięcia, żeby gdzieś dać dywan. Tylko że kiedy dywan był w tym miejscu, miałam wrażenie, że jest trochę za blisko mimo wszystko kuchni. A tu jak stał wtedy, gdzie ten, trzeba by go dać trochę większego, no bo to jest kwestia tak, jak to ląduje na kratkach. I on tak sobie trochę nachodził tam, gdzie jest wejście do naszej właśnie, nie komnaty tajemnic. Zanim jeszcze powiem, to już się zdążam poprawić, tylko na nieszczęście nakłos. Więc postawiłam tak, żeby nie było wejścia z tego dywanu i wtedy tak jakby z kuchni możesz widzieć swoje kurtki i nie wiem, może dla niektórych ludzi to jest akurat takie, wiecie, pomocne, czują się wtedy bezpiecznie, spokojnie, że mogą gotować i widzą, że żaden duch nie przymierza ich płaszczy. W każdym razie no, playtestik właśnie był, czy wszystko działa jak powinno. Tu usunęłam właśnie kolory i zaczęłam kombinować, jak to pomalować. To właśnie był ten moment, że ostatecznie dodałam kasy, bo no ta cegła to po prostu wyglądała jak spindolino. Ja nie chciałam. Nie i już. W sumie, jakby mnie ktoś spytał, czemu akurat zielony, to nie umiałabym powiedzieć jakoś tak po prostu. To jest zabawne, bo ani żaden z nich nie miał jakiejś takiej mega afilacji w tym domu do zielonego koloru, no nie licząc wiadomo tego, że takie duże elementy typu bilard był zielony, no ale na przykład już barek był czerwony, ja go zmieniłam na zielony. Nie było też żadnego takiego, wiecie, elementu specjalnego, no bo te koszulki sportowe, które właśnie tutaj, gdy nie wspomniałam, w korytarzu jest taka jakby sala sław i tak dalej. No to tam są różne kolory. I no takie jeszcze typu tapeta, jak tam te jest w paski z tymi purpurczykami, to też nie jest coś, na co simy, że tak to ujmę, miały wybór. Tylko też po prostu tak było. Ci zrobili i tapeta, to tym powiedzmy, że tak temy robili, więc oni tak naprawdę nie mieli dużo tego. No i w każdym razie teraz widać dom, jak mniej więcej wygląda. Ja tak trochę jeszcze gadałam, pokazywałam. I generalnie... No ten dom to był żart,
Myślę, że dalej trochę jest, ale to już jest bardziej taki żarcik. Już nie taki pełnoprawny żart, tylko bardziej taki mały hihiheszek. Wygląda lepiej. Także, no... Nie wiem, co powiedzieć. Zbyt długo tego nie robiłam i nie bardzo pamiętam, jak to działa, więc po prostu... Ja wam dziękuję za lajki, komentarze, za wsparcie. Znacie ten deal. Dziękuję również moim cierpliwie czekającym o spotkaniach na Discordzie niezapominającym. Kto wie, ten wie, nie zamierzam elaborować. Uśmiech na mych ustach przywołującym i w ogóle super osobkami będącym wspierającym. Ziemniaczenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.